Siemanko, mamy typowo lipcopadową pogodę, czyli środek lata, 20 stopni, pada deszcz, idealna pogoda na grilla, ale mimo wszystko pokażę Wam fajny przepis na nadziewanego bakłażana, łopatka wieprzowa, fajna marynata, wszystko smażone na grillu. Przechodzimy do działania, zajmiemy się na początku bakłażanem. Kroimy go na pół i musimy wydrążyć miejsce na naszą marynatę i mięsko, że powoli odkrajamy, możemy to też zrobić łyżką, ale pamiętajcie, na grillu nie zawsze są wszystkie przybory, cały inwentarz niezbędny do przygotowywania potraw, także też musimy radzić sobie sami, improwizować, bo goście czekają. Ok, pozbywamy się pestek, odrobiny miąższu, tak żeby zrobić miejsce na naszą marynatę. Ok, bakłażany mamy gotowe. Zajmiemy się przygotowaniem na początku marynaty. Wszystko wymieszamy w jednej misce. I tak, natka pietruszki, bardzo drobno posiekana. Wszystko do miseczki, koperek, także mamy typowe polskie przyprawy. Może dla niektórych bakłażan być troszkę egzotyczny, ponieważ rzadko go się kupuje, spożywa, ale na grilla jest to po prostu idealne warzywo. Cebulkę drobno pokroimy. Ok, wrzucamy, dołączamy do całości marynaty. Dodamy jeszcze dwa ząbki czosnku. Rozgniatamy. Jeden i drugi. Też pamiętajcie zawsze o rozgniatywaniu tego czosnku, aby on naprawdę wydobył swój cały smak. Do tego dodam jeszcze dosłownie odrobiny tłuszczu. Mamy tutaj fajny olej z dodatkiem czosnku. Tylko po to, aby nasza marynata się zlepiła, dodamy słodką paprykę. Pieprz mielony, może być też świeżo mielony. Odrobina soli. I wisienką na torcie w naszej marynacie będzie feta. Będziemy ją, musimy ją troszkę wyłowić, aby nie dostarczać już więcej tłuszczu, ponieważ też będzie on z łopatki. Co prawda może go troszkę wycieknie, zaraz też pokażę Wam, jaki będzie na to fajny sposób. Ok, kawałeczek łopatki. Staramy się pokroić w kostki. Nie za małe. Też możemy do tego przepisu, pamiętajcie, użyć na przykład mięso mielone z łopatki. Nie ma do tego jak, nie ma do tego w ogóle przeciwwskazań. Oczywiście może być to mięso mielone, pamiętajcie tylko, żeby kupić je naprawdę w dobrym źródle, aby nie okazało się, że zamiast łopatki zjadacie na przykład glukozę, która jest dodawana często takich właśnie potraw pakowanych, mięs pakowanych. Mamy wszystko w jednej misce, wszystko razem mieszamy ręką. Też rozgniatamy całość, żeby przyprawy mogły się bardzo dobrze wchłonąć, fetę porozgniatać, też żeby mogła naprawdę cała ta marynata przejść. Dobra, marynatę mamy przygotowaną. Teraz w
faszerujemy bakłażana. Jak widzicie, wszystko robimy ręką. Jesteśmy nad wodą, pełen luz. Ok, połowa gotowa. I drugi bakłażan. Trochę muszę zabrać z pierwszego, bo zostało za mało. Ok, to gotowe. Tak jak mówiłem, pokażę Wam fajny trik, aby ten tłuszcz, który dodaliśmy, mógł jeszcze dodatkowo powyciekać. Ok, bierzemy folię aluminiową, zrobimy z tej folii łódeczkę na bakłażana, aby nie używać dodatkowych tacek. Mamy łódeczkę i przebijamy ją od dołu kilka razy głęboko bakłażana, aby niepotrzebny tłuszcz mógł powyciekać. Gotowe na grilla. I tak samo robimy z drugą połówką. Robimy łódeczkę z folii aluminiowej i przebijamy wykałaczką głęboko, tak żeby dostać się do farszu i niepotrzebny tłuszcz mógł ściekać. To też jest właśnie jedna z zalet grilla, że często mimo tego, że smażymy naprawdę tłuste mięso, to na grillu ono wycieka. Ten tłuszcz po prostu z tego mięsa wycieka i dzięki temu mamy troszkę mniej kalorii w potrawie. Dodamy pomidorki koktajlowe na wierzch. Po jednej połówce na jednego bakłażana. Ok, wszystko gotowe. Kolejny mega prosty przepis na grilla. W tle gotują nam się ziemniaki. Wszystko po to, aby delikatnie je podgotować, a potem również przygotować je na grillu.